A z nami jest długo wyczekiwany dyrektor sportowy Stali Rzeszów, Jarosław Fojut. Witamy i pierwsze pytanie właśnie, dlaczego tak długo musieliśmy czekać na te wszystkie wasze wypowiedzi? Ja myślę, że to na pewno ma dużo wspólnego jakby z moją rolą, jaka jest. Moja rola jest bardziej strategiczna. Myślę, że tutaj cotygodniowe spotkania z trenerem pokazują obraz tego, w jaki sposób, w jakim kierunku idziemy, jaki jest stan na tu i teraz. A ja bardziej jestem odpowiedzialny za te strategiczne rzeczy i jakby myślę, że w trakcie okienka, czy przed okienkiem, czy w trakcie sezonu są pewne etapy, pewne okresy czasowe, które sobie zakładamy i zanim jestem w stanie jasno powiedzieć, co się wydarzyło, dlaczego się pewne rzeczy wydarzyły, warto po prostu zamknąć klamrą pewien proces, bo jestem w stanie przekazać niewyrwane z kontekstu informacje. Oczywiście jest czasami chęć zweryfikowania pewnych informacji, które gdzieś wypływają, aczkolwiek no, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, cierpliwość to jest trudna cnota. Dokładnie, ale byliśmy cierpliwi, no i doczekaliśmy się. No i teraz chciałem wrócić jeszcze do poprzedniego sezonu, no i tego tak naprawdę konfliktu, o którym Rafał Kalisz powiedział w przeglądzie sportowym, o którym długo się mówiło, między panem a Danielem Myśliwcem. Czy ten konflikt zaważył tak naprawdę na tym, bo wiadomo, że są różne, później mówi się, że Daniel Myśliwiec nie wprowadzał młodzieży i tak dalej. Czy nie dało się zakopać gdzieś tego toporu wojennego? Nie wiem, czy chce pan zdradzać, o co chodzi w ogóle, bo o tym no, mówi się po prostu, że był między wami konflikt. Natomiast czy nie dało się go zakopać i gdzieś tam dalej współpracować? Znaczy, jak widać, że dalej współpracować się nie dało. Jeśli chodzi o konflikt czy topór wojenny, ja podchodzę profesjonalnie do swojego zawodu i patrząc z perspektywy zarządzania, według mnie to, co się wydarzyło przez ostatnie pół roku, mówię o końcówce sezonu, cały czas pracowaliśmy i działaliśmy, dawaliśmy sobie przestrzeń do tego, żeby realizować nasze cele, więc to tyle chciałbym powiedzieć w tym temacie. Jeśli chodzi o współpracę z Danielem, ja dziękuję Danielowi za to, co zrobił, za to, co wspólnie zrobiliśmy z tym zespołem przez ostatnie dwa i pół sezonu. No i życzę mu powodzenia w na pewno wymarzonej dla niego ekstraklasie. Na pewno ma duże wyzwania przed sobą. Mam nadzieję, że na pewno to doświadczenie, które tutaj zdobył w Stali Rzeszów, będzie owocowało i może w przyszłości spełni swój wymarzony cel. Następne moje pytanie dotyczące wyboru trenera, bo wiadomo, Danielowi Myśliwcowi podziękowaliście. Mówiło się tutaj o Jacku Magierze, to już temat został przywałkowany, gdzieś tam w ostatniej chwili odmówił. Natomiast co nastąpiło później? Czy może pan potwierdzić, że wielu trenerów tutaj odmówiło pracy w Stali Rzeszów? Jakie były tego powody, jeżeli tak było? Kilku nawet nie chciało podjąć rozmów z tego, co gdzieś tam dochodziły do nas głosy. No to może na początek to. Ja lubię wtedy zadać pytanie, kto odmówił rozmowy. Mogę powiedzieć jedno nazwisko. To proszę. Artur Skowronek między innymi był tutaj na rozmowach. Tak, rozmawialiśmy z Arturem, ale nie podjęliśmy dalszych rozmów na temat szczegółów i konkretów, więc myślę, że ani Artur nie mógł odmówić, bo nie było propozycji z naszej strony. Patrząc z perspektywy procesu rekrutacyjnego, no to na pewno jeden trener odmówił. Co do nazwisk nie chciałbym się tutaj wypowiadać na temat kto. Po prostu ze względu na gdzieś tam jakąś umowę z danym trenerem. Co do procesu, to tak, po tym, kiedy Jacek, już w trakcie tak naprawdę, ale kiedy Jacek Magiera miał już przedstawioną umowę, zdawaliśmy sobie sprawę, ja sobie zawsze wychodzę z założenia, że dopóki coś jest niepodpisane, to jest niedopięte, więc już zaczęliśmy rozmowy z potencjalnymi kandydatami. Trafiliśmy na Marka Zuba, który po bardzo pozytywnej rekrutacji uznaliśmy, że to jest odpowiednia osoba dla naszego projektu. To, co prezes wcześniej powiedział na temat Marka, ja mogę dodać, że jest to osoba, która według mnie i w mojej opinii i ocenie na pewno jest w stanie rozwijać zawodników, a łącząc to ze strategią, jaką mamy, jest to kluczowe i bardzo ważne.
Czym was ujął Marek Zub, że aż dostał 3-letnią umowę, gdzie to jest trener, który tak naprawdę, jak się popatrzy na jego historię, pracował w klubach po rok, półtorej, a ostatnie lata spędził, o 2 lata nie pracował przed podjęciem pracy w Stali Rzeszów, a wcześniej był szkoleniowcem w ligach wschodnich na Litwie, Łotwie. I czym ten trener aż tak was ujął, że zaproponowaliście mu aż 3-letnią umowę? Tak jak mówię, co do długości kontraktu, to tutaj już prezes wypowiedział się na ten temat, że nie wyobrażamy sobie, żeby tutaj był trener, który tak szeroko musi zrozumieć jakby naszą strategię, nasze spojrzenie. I nawet może mu się wydawać, że do końca rozumie, ale później przychodzi życie i codzienna praca i pokazywanie drogi, w której chcemy iść, i to cały czas trwa. A co do Marka, to tak jak powiedziałem, że ja patrząc z perspektywy Marka, jego doświadczenie, otwarta głowa przede wszystkim i chęć do dostosowania się do pewnej drogi, do tego, co my robimy, w jakim kierunku my chcemy iść, i tak jak powiedziałem wcześniej, moja ocena jego, jeśli chodzi o przede wszystkim rozwijanie zawodników, miała kluczowy tutaj wpływ na to, że Marek podpisał z nami na 3-letni kontrakt. Też mówił pan na konferencji, że to nie Marek Zub odpowiadał za transfery, więc ja się zapytam teraz tak, jak długo trwał proces obserwacji tych graczy, którzy dołączyli do Stali Rzeszów? Mówimy o tych, którzy dołączyli na początku okienka transferowego, jak i o tych, którzy dołączyli w ostatnim dniu albo tam 3 dni wcześniej. Jak długo trwała ich obserwacja? No, można powiedzieć, że od tygodnia do nawet 2 lat, bo tutaj tak jak rozmawialiśmy na temat, tak jak mówiłem na temat Patryka Warczaka, to już znamy tego chłopaka bardzo długo i go obserwowaliśmy. Zawodnicy tutaj, którzy przyszli z kosmosu Nowotaniec, to byli zawodnicy, których my znaliśmy z ligi i to też trwało już, można powiedzieć, rok. No ale również dochodziły sytuacje, w których na przykład sytuacja z Milanem, gdzie poprzez bardzo szeroko pojęty video scouting, czyli obserwacja jego poprzednich meczów, poznanie jego, spotkanie się z nim, a także jego przyjazd tutaj na kilkudniowe testy dały nam odpowiedź na to, że danego zawodnika bierzemy. I to samo się tyczy również i czy sytuacja z Sebastianem, czy z Adlerem. Jakby decydowaliśmy się po wnikliwej tutaj analizie wideo, skautów. Na koniec jakby proces transferowy, jeśli chodzi już o samo podpisanie, na sam koniec oczywiście to podpisuje prezes klubu, ale jakby to jest wspólna decyzja wszystkich związanych tutaj stricte z budowaniem kadry. Mówi się, że budżet, o czym prezes potwierdził, że budżet płacowy jest na wyższym poziomie nawet niż w poprzednim sezonie. Czy pan jako dyrektor sportowy jest zadowolony z tego, jaką zbudował kadrę, jakie dał narzędzia Markowi Zubowi? No bo powiem szczerze, no wyniki o tym nie świadczą. Macie 6 porażek, jesteście w strefie spadkowej. Tak, na pewno. Patrząc na same transfery już, które zrobiliśmy w ostatnich dniach okienka, które według mnie są wzmocnieniami zespołu, to będziemy musieli chwilę poczekać na to, żeby ten zespół, mówiąc kolokwialnie, zatrybił. Ale ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jakby założenia, które mieliśmy, to było podpisanie środkowego obrońcy i podpisanie napastnika. Udało nam się to zrobić. Zakładaliśmy, że jeżeli chodzi o napastnika, będziemy musieli poczekać do samego końca ze względu na szalony rynek. Jeśli chodzi o początek lipca, koniec czerwca, no to tu rozmawiamy o naprawdę dużych wymaganiach finansowych wielu zawodników. Paru zawodników nam odmówiło, wybrały po prostu lepsze kluby niż my. Ale bardzo się cieszę, tutaj na pewno Kamil Kościelny, który też jego nazwisko a propos obserwacji, to już jest ponad, myślę, pół roku weryfikacji danego zawodnika do tego, co on nam może dać i jaka to jest osobowość, i po spotkaniach się z Kamilem i też zweryfikowaniem jego gry uznaliśmy, że jakby to były nasze 2 kluczowe pozycje. Oczywiście później doszło do wielu różnych zmian, czy na przykład kontuzja Miłosza Kaczora, który już był jedną nogą w pierwszym zespole i też szukaliśmy dla niego i tworzyliśmy dla niego miejsce. To nie znaczy, że Miłosz nie ma oczywiście dalej drogi do pierwszego zespołu. Myślę, że Miłosz przeżył przez ostatnie 2 lata bardzo dużo i wie, co znaczy wejść tam na ten wyższy poziom i się utrzymać, wie, czego my oczekujemy, więc tak jak mówiłem wcześniej, no ta kadra jest tworzona przede wszystkim patrząc z perspektywy całej mapy zawodników, którzy są w klubie.
Też chciałem zapytać, bo trochę zmiana strategii nastąpiła, ponieważ zakontraktowaliście doświadczonego bramkarza i zawsze w Stali Rzeszów przez ostatnie lata grał tam młodzieżowiec, można powiedzieć, że od 5 lat. Natomiast co zdecydowało o tym, że taka zmiana i czy Jakub Rąbel na początku sezonu troszkę Was nie rozczarowuje swoimi występami? Znaczy my też zakładaliśmy, że jeśli chodzi o Jakuba, to na pewno ten okres czasu, który on przebył po kontuzji i ta liczba meczów, których miesięcy, które opuścił, to będzie musiał przejść ten proces adaptacji, złapanie tego timingu, pewności siebie, więc tutaj jeżeli chodzi o Kubę, zależało nam, żeby to jak najszybciej zrobić i ten transfer, oczywiście pewne założenia są, ale z drugiej strony trzeba też patrzeć na rynek. Bardzo też nam zależało, żeby Krzysiek Bąkowski z nami został, wybrał Ekstraklasę. Jakby zależy nam na tym, aczkolwiek to też musi spełniać pewne oczekiwania, jakie my mamy co do młodzieżowców, co do bramkarzy. A ten rynek nie jest łatwy i mimo gdzieś tam jakiejś opinii na temat młodych bramkarzy w Polsce, to nie jest tak, że oni wszyscy są dostępni. A gdzieś wypożyczenia danych zawodników do nas na tej pozycji, niekoniecznie chcieliśmy w to iść, gdzie była jakaś okazja, możliwość, ale tu też musimy patrzeć na dobro klubu i na to, że to jest nasze aktywo. Też chciałem też wrócić do Bartka Poczobuta, bo gdzieś tam rozpoczął sezon w klubie. Początkowo gdzieś tak mówiło się, że klub żąda za niego około 1 000 000 zł. Natomiast 3 dni przed końcem okresu transferowego odszedł za niewiele, można powiedzieć, 150 tysięcy jak na kapitana drużyny i tak naprawdę kręgosłup zespołu. Co się stało? Dlaczego? Czy Bartek wymuszał ten transfer, czy dlaczego doszło do tego odejścia? Znaczy Bartek chciał odejść już na początku okienka transferowego do Ekstraklasy. Ja się nie dziwię. Mam nadzieję, że tu są zawodnicy u nas w zespole, którzy każdy z nich chce grać w Ekstraklasie. Nadarzyła się taka sytuacja. My przedstawiliśmy Bartkowi jasny plan, patrząc z perspektywy klubu, w jakim kierunku chcemy iść. Bartek dostał też nową rolę kapitana. Po tym okresie czasu, który spędził z nami i szczególnie od początku tego sezonu, Bartek mimo wszystko uznał, że ta Ekstraklasa jest na wyciągnięcie ręki i chce tam być i wychodzę z założenia i to też się trochę do naszej jakby strategii transferowej. No, wiemy o tym, że my nie jesteśmy klubem, który tutaj na siłę będzie w stanie utrzymać zawodników za wszelką cenę, bo to też nie jest ta droga. My musimy cały czas patrzeć na naszą drogę i trzymać się tego, więc jeśli chodzi o Bartka, to wybrał Ekstraklasę, z czego się nie dziwię i życzę mu też również powodzenia. No ale ta kwota transferowa dość niska, 150 tysięcy. Myślę, że za zawodnika, który ma 30 lat, to bym się trochę polemizował z tym. Ja patrząc z perspektywy samej Europy i rynku ze zawodników można płacić duże pieniądze, a szczególnie jeżeli chodzi o polski rynek, jesteśmy w takim miejscu tego łańcucha pokarmowego, gdzie patrząc na średnią, to sprzedaje się zawodników do 23 roku życia, więc ci zawodnicy powyżej 30, jeżeli odchodzą gdzieś i szukają, trzeba pamiętać, że ci zawodnicy nie mają dużo czasu na to, żeby spełniać swoje marzenia. Jeżeli szukają i kluby są w stanie spełnić nasze oczekiwania, no to jakby ja tutaj nie blokuję, nie chcę blokować, a wierzę w to, że są w stanie spełnić nasze oczekiwania co do pewnej roli. I tutaj myślę, że to warto też zapytać Bartka, jak on to widzi swoimi oczami, ale myślę, że wyszło tak, że Bartek jest w Ekstraklasie, my otrzymaliśmy kwotę, którą ja uważam z perspektywy rynku za zadowalającą. I na koniec chciałem zapytać, na co stać Stal Rzeszów w tym sezonie i czy ewentualnie zakładacie spadek do drugiej ligi i co w przypadku, czy macie po prostu plan B, no ale na początek na co stać? Ja myślę, że ten zespół stać na co najmniej środek tabeli. Patrząc z perspektywy potencjału, to jest kwestia odważnych, ważnych, mocnych ruchów w kontekście ukształtowania tego kręgosłupa zespołu liderów, którzy są. Jeśli chodzi o spadek, ja w ogóle tego nie zakładam. Uważam, że mamy na tyle mocny klub, że nie dojdzie do tej sytuacji, jaki jest spadek. Jak ważne dla Was będą derby Rzeszowa, które już za chyba 8 dni? Jesteśmy klubem derbowym, jesteśmy klubem, gdzie są dwa zespoły w jednym mieście i
tak jak wcześniej powiedziałem, że my utożsamiamy się, ja się utożsamiam z klubem i rozumiem, w jaki sposób klub funkcjonuje. Jest to bardzo ważny mecz dla wszystkich tutaj sympatyków i pracowników klubu i oczywiście zdajemy sobie sprawę z wagi tego spotkania. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że do częstszego kontaktu, może jeszcze o tym powiedzmy, czy Jarku, teraz będziesz częściej dostępny dla mediów i będzie można wykonać telefon i umówić się na przykład na wywiad. Ja myślę, że tutaj na pewno jesteśmy w stanie dostosować oczekiwania mediów i klubu, jeśli chodzi o samą dostępność. Tak jak powiedziałem, że wiele rzeczy, które się dzieją, z mojej perspektywy potrzebuje czasu na ocenienie i powiedzenie danej sytuacji, więc oczywiście możemy codziennie rozmawiać, ale z dnia na dzień się nic nie zmienia, więc jakby informacje, które ja będę przekazywał, które są na pewno istotne, czy to dla Ciebie, czy dla mediów, przez dłuższy czas mogą nie być istotne w ogóle, żeby cokolwiek pisać, więc z mojej strony zawsze jest otwartość, ale sens przekazu, sens informacji, które ja chcę przekazać, bo on nie jest tylko dla Was, ale przede wszystkim dla kibiców oczywiście, przede wszystkim dla kibiców, to jest też pokazanie całości i dla mnie to jest istotne, żeby przekazać całość danego okresu. Na ten moment jesteśmy po okienku transferowym, po zmianach, które przyszły. Mamy już zamkniętą kadrę, więc można teraz naprawdę to podsumować. Dobra, no to mam nadzieję, że będziemy się częściej widywać. Dziękuję, powodzenia w dalszej pracy.